Witam Państwa na konferencji zorganizowanej przez naszą Fundację Wolności wraz z Fundacją Batorego z Warszawy. Tematem naszej konferencji jest konflikt interesów, czyli zagrożenie konfliktem interesów w samorządzie lokalnym, teoria i praktyka. Program nasz zakłada, to jest można powiedzieć program szkoleniowy, troszeczkę został zmieniony w związku z brakiem chęci ze strony Urzędu Miejskiego na przeprowadzenie warsztatów dla urzędników. Tym niemniej w tym momencie chcemy przedstawić naszą pracę, która była związana właśnie z przeprowadzeniem analiz, jak temat konfliktu interesów tutaj w lubelskim samorządzie jest traktowany, jak to wypada w porównaniu z innymi miastami, no i jakie są uwarunkowania prawne, teoretyczne tego typu problemy. Przedstawiam pana Marcina Waszaka z Fundacji Batorego, pana Krzysztofa Izdebskiego z sieci World Dog Polska i Radosława Kusaja z naszej fundacji. Mamy jeszcze prelegentów, nie wszyscy zdążyli jeszcze dotrzeć, ale jest to związane z tym, że jest godzina taka, która jeszcze nie, no po prostu w pracy są. Mam nadzieję, że za chwilę dojdą. Parę słów na temat naszej działalności jako fundacji. Naszym celem jest przedstawienie tych informacji, które nie zawsze łatwo mogą zwykli obywatele dostać. Opieramy się głównie na BIP-ie i na własnych zapytaniach o informację publiczną i to były też te źródła, które wykorzystaliśmy dla naszych analiz, które w ramach tego projektu przeprowadziliśmy. Zorganizowaliśmy też wystawę, która za kilka dni będzie na ulicach Lublina widoczna, która będzie prezentowała umowy, które są zawierane przez Urząd Miasta Lublin. No i stworzyliśmy kilka infografik, analiz, które właśnie będą obrazowały, jak sytuacja związana z, no, z potencjalnym konfliktem interesów, czy czasami już z realnym konfliktem interesów na naszym lokalnym tutaj terenie wygląda. Marcin, powiesz parę słów? Tak. Dzień dobry Państwu jeszcze raz. Ja się nazywam Marcin Waszak i jestem tu właściwie jako reprezentant grantodawcy, ponieważ Fundacja Wolności dostała taki mini grant od Fundacji Batorego właśnie na realizację swoich działań. Jako jedna z trzech organizacji obok właśnie Stowarzyszenia ze Stężycy. Mamy tutaj Włodka Falenciukowskiego, który potem będzie występował też i on parę słów na temat swojego projektu powie na pewno. Też jest oczywiście organizacja z Radomia, która robi pod analogiczny projekt w Radomiu. Więc mamy te trzy organizacje. No i jakby my jako Fundacja Batorego przekazaliśmy część środków właśnie na te działania związane z, przede wszystkim z monitorowaniem konfliktu interesów w samorządzie lokalnym. Znaczy, trzeba powiedzieć, że jakby projekt jest dedykowany konfliktowi interesów, czyli właściwie takiej sytuacji sprzeczności między obowiązkami urzędnika, czy tym, co on widzi faktycznie robić na podstawie w granicach prawa, a pewnym interesem prywatnym. I ten konflikt interesów, my wyszliśmy z założenia, jakby z takiego założenia w naszym projekcie, że on jest trochę czymś poniekąd naturalnym, on się zdarza, szczególnie jeśli chodzi o małe gminy, małe samorządy, gdzie te relacje osobiste między, powiedzmy, ludźmi są gęstsze. Urzędnik prędzej czy później w takiej sytuacji konfliktu interesów staje. Natomiast nasz projekt też służy temu, żeby w pewien sposób zdiagnozować infrastrukturę etyczną, czyli to, w jaki sposób urzędy zabezpieczają się przed takimi sytuacjami, w jaki sposób działają na rzecz tego, żeby urzędnik mimo wszystko w sposób bezstronny podejmował pewne decyzje. I też oczywiście podstawową kwestią jest tutaj, na pewno Krzysiek też o tym więcej powie, Izdebski, no to jest kwestia jawności, tak? Czyli jawności działania urzędu, jawności wszystkich dokumentów, umów, które
są zawierane przez urząd. Jest to też jakby mechanizm, który służy identyfikacji takiego konfliktu interesów i jego jakby przeciwdziałania jemu już na samym początku, że tak powiem, procesu na przykład podejmowania decyzji w urzędzie. Więc jakby bardzo się cieszę, że Fundacja Wolności zdecydowała się tym zająć. My jakby, bo ja reprezentuję program Odpowiedzialne Państwo, który wcześniej nazywał się Program Przeciw Korupcji, więc nas interesują właśnie rzeczy związane nie tylko z korupcją, ale właśnie na przykład z różnymi patologiami albo zjawiskami, które mogą prowadzić do patologii w administracji, takie jak właśnie konflikt interesów. Więc działamy na rzecz jawnej, przejrzystej administracji. I jakby wierzę głęboko, że takie projekty jak ten, który prowadzi tutaj Fundacja Wolności, przyczynią się do tego, że ta administracja faktycznie zacznie działać w sposób bardziej rzetelny i też będzie miała świadomość, urzędnicy będą mieli świadomość tego, z czym na przykład taka sytuacja konfliktu interesów może się wiązać i jakie to może powodować negatywne skutki przede wszystkim dla obywateli. Więc życzę powodzenia, jakby też nie tylko w tym projekcie, ale w ogóle w dalszej realizacji działań tego rodzaju monitoringowych przez Fundację Wolności i też życzę tutaj udanej konferencji spotkania. Dziękuję.